I Pan Jezus do swoich uczniów mówi tak: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Czy ma to jakieś znaczenie dla nas, ten fragment, to krótkie zdanie, ten krótki fragment? Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A więc mamy posiadać tą samą postawę, te same cechy, jakie miał Jezus Chrystus, i też posłannictwo, polecenie, które Ojciec dał Jezusowi. A jakie polecenie miał Pan Jezus do wykonania? Nadrzędnym celem przyjścia Jezusa było zbawienie grzesznika. I tak samo i naszym celem naszego życia jest to, aby uchronić, uratować grzesznika od wiecznej śmierci. Oczywiście my nie jesteśmy tutaj w stanie nikogo zbawić, ale nasze zadanie nie jest takie szerokie, takie duże czy takie wielkie jak zadanie Pana Jezusa, bo nie jesteśmy w stanie zbawić. My mamy się skupić tylko na tym, aby przekazać dobrą nowinę, a Jezus jest Zbawicielem. Jak dzisiaj śpiewaliśmy, że nie ma w nikim innym zbawienia. A więc jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Jezus Chrystus przyszedł, Ojciec go posłał na tą ziemię dokonać odkupienia człowieka z grzechu. To polecenie znane nam wszystkim bardzo dobrze, ale ja go jeszcze raz przeczytam z Ewangelii Marka z 16 rozdziału. To polecenie jest bardzo jasne, bardzo wyraźne, bardzo, bardzo jednoznaczne i nie ma tak naprawdę żadnej alternatywy. Tak naprawdę nikt nie może powiedzieć: ja jestem zwolniony od głoszenia Ewangelii. Nikt z nas nie jest zwolniony od głoszenia Ewangelii. Nikt. A więc pytanie, czy ja mam iść głosić Ewangelię, jest po prostu bezzasadne, nieuzasadnione niczym. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czy my mamy zbawić? Nie, my mamy głosić. Zbawić czy uwierzyć mają ludzie, którym zostanie zwiastowana Ewangelia? A jeśli nie uwierzą, będą potępieni, ale wtedy my nie będziemy mieli obciążonego sumienia, krew tych ludzi nie spadnie na nas, jak czytamy w księdze Ezechiela. Ale to, co jest piękne, bracia i siostry, w tym wielkim poleceniu, to obietnica. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A więc mamy iść głosić Ewangelię i jest obietnica. Obietnica, że Bóg będzie czynił swoje dzieło, że Bóg będzie dokonywał wielkich rzeczy. Znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Ale bracia i siostry, posłuszeństwo jest tutaj niezwykle ważne. Posłuszeństwo właśnie temu poleceniu, bo my na znaki oczekujemy, na uzdrowienie oczekujemy i chwała Bogu, oczekujmy, spodziewajmy się, bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, ale ważne jest to, aby w posłuszeństwie iść wypełniać to zadanie, nie tylko wypełnić, ale powiedziałbym wypełniać cały czas. Piękne świadectwo dzisiaj Łukasz powiedział, że dwa razy zwiastował Ewangelię. Czy jeszcze ktoś z was dzisiaj głosił Ewangelię komuś? Miejmy to na uwadze, miejmy to w pamięci, że to my jesteśmy do tego zadania rozprzestrzenia Ewangelii powołani. I kochani, to co ważne, co należy podkreślić, to zadanie rozprzestrzeniania Ewangelii nie pochodzi z wyboru człowieka, ale zostało nam powierzone przez Pana, któremu służymy. Przez Pana, któremu służymy. To jest zadanie, to jest polecenie. Polecenie, to mamy iść. Jeśli mówimy, że Jezu, Ty jesteś moim Panem, to jeśli Pan mówi idź, to co? Jeśli szef w pracy mówi zrób to, to my mówimy co? Nie, nie będziemy tego robić, prawda? No co to za... No przecież od razu taka osoba wylatuje z pracy. Jeśli szef mówi tak należy zrobić, to należy zrobić, to jeśli ktoś jest nieposłuszny, to być może pierwszy raz jeszcze szef okaże łaskę, ale drugi albo trzeci raz do widzenia. Nie ma tutaj żadnego buntowania się, sprzeciwiania. Szef ma tutaj rację i należy szefa słuchać. I podobnie tutaj, kiedy mówimy, że Jezus jest Panem, to polecenie jest naprawdę niezwykle ważne. Ja, wybaczcie, że mówię o tym bardzo zdecydowanie, bardzo tak stanowczo, ale tak jest, no bo chcemy oglądać znaki, chcemy oglądać cuda, ale posłuszeństwo, musimy nie zapomnieć o posłuszeństwie, dlatego że wtedy będziemy oglądać cuda i znaki, kiedy będziemy posłuszni. A więc to zadanie zostało nam powierzone przez Pana, któremu służymy.
Apostoł Paweł mówi takie słowa. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. A potem kolejny werset mówi, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. To jest Rzymian 1, rozdział 1 i 5 werset. A więc powołany na apostoła i wyznaczony do zwiastowania Ewangelii. Kto z was jeszcze został wyznaczony do zwiastowania Ewangelii? Wszyscy zostaliśmy do tego wyznaczeni. Wyznaczeni, po prostu wyznaczeni przez szefa, wyznaczeni przez Pana, wyznaczeni do zwiastowania Ewangelii Bożej. I potem ten piąty werset, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Tam już apostoł Paweł nie mówi tylko o sobie, ale mówi abyśmy. Abyśmy. To było jego zadaniem, to było zadaniem Rzymian, dlatego że on to mówi do tego zboru w Rzymie. Ale to jest zadaniem też każdego z nas, abyśmy dla Jego imienia przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Jak to możemy uczynić? No tylko przez sianie, tylko przez głoszenie Ewangelii, tylko przez to, że będziemy ludzi nakłaniać, jak czytamy w jednym miejscu Słowa Bożego, namawiać, nakłaniać do wiary. Do wiary oczywiście w Jezusa Chrystusa, nie do wiary w Kościół, ale do wiary w Pana Jezusa Chrystusa, bo o tym mówimy. Nie mówimy o przynależności do Kościoła, chociaż chcielibyśmy tutaj widzieć te 100 tysięcy ludzi w tej małej kaplicy. A więc pytanie, czy mam iść głosić Ewangelię, jest po prostu niepotrzebne, jest niczym nieuzasadnione, dlatego że polecenie Pana Jezusa jest jednoznaczne. Oznacza ono tak naprawdę, że mamy szukać możliwości głoszenia Ewangelii, szukać sposobności, aby przekazać dobrą nowinę, że mamy wyjść do ludzi, jak czytaliśmy w tej Ewangelii Marka, że mamy, tak jak pierwszy Kościół to czynił, wychodzić do ludzi, a nie sprowadzać ludzi, że mamy pójść tam, gdzie ludzie są, teraz lato, to na pewno nad jezioro warto pójść, tam już się pewnie ludzie opalają, warto pójść gdzieś do parku, bo tam ławki nowe zrobili, trzeba, ludzie tam siedzą, często smutni, trzeba im zasiać ziarna radości. A więc mamy szukać możliwości wyjść do ludzi, aby przekazać im Ewangelię. Apostoł Paweł mówi, że zwiastowanie Ewangelii dla niego było koniecznością. I apostoł jako przykład dla nas, był dla nas wzorem, to powołanie wypełniał, czytamy o jego podróżach, czytamy o jego służbie, ale i wypełniał to posłannictwo w posłuszeństwie do Boga. Mówi w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale 16 werset mówi tak, bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, dlatego że to jest zadanie. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, gdybym Ewangelii nie zwiastował. I tutaj są ostre słowa. Biada mi, gdybym Ewangelii nie zwiastował. Dla apostoła Pawła głoszenie Ewangelii, przekazywanie tej dobrej nowiny było czymś bardzo ważnym. Wiedział, że to jest zadanie, wiedział, że to jest nie z jego wyboru, że to nie on sobie tam taki miał kaprys, tak sobie wymyślił, że będzie głosił Ewangelię, ale to było polecenie. Z drugiej strony myślę, że apostoł Paweł traktował głoszenie Ewangelii jako nie tylko jako nakaz, jako polecenie, ale traktował też to z pewnością jako przywilej, jako przygodę w swoim życiu, jako coś, co sprawiało mu wiele radości, co przynosiło mu wiele satysfakcji takiej w sercu, wewnętrznej satysfakcji. Oczywiście to było związane z kosztami, z ceną. To było związane z prześladowaniami, to było związane z przeciwnościami różnego rodzaju. A może boimy się przeciwności? Może boimy się jakiegoś tam, sąsiad mnie wyśmieje. Tak się dzieje, tak się oczywiście dzieje, że jeśli mamy z sąsiadką albo sąsiadem dobre układy, a nigdy mu Ewangelii nie głosiliśmy, to być może się tak zdarzyć, że więcej sąsiadka na kawę nie przyjdzie, kiedy powiemy o Jezusie, kiedy powiemy, że słuchaj, jeśli się nie upamiętasz, jeśli się nie nawrócisz, to przyjdzie Pan Jezus Chrystus i co wtedy? I wtedy sąsiadka mówi, a co ty mi tu będziesz wciskać takie rzeczy, więcej na kawę nie przyjdę. I zacznie jeszcze źle mówić. To się może zdarzyć, ale myślę, że na takie jakieś reakcje nie warto zwracać uwagę, natomiast warto zwrócić uwagę na reakcje ludzi, którzy pozytywnie zaakceptują Ewangelię, którzy przyjmą, zainteresują się, bo to nam dodaje takiej siły, takiego zapału większego.
A więc zwiastowanie Ewangelii jest dla nas koniecznością i zwiastowanie Ewangelii jest działaniem w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, działaniem w imieniu Bożym. Jak czytamy w liście chyba do Koryntian, także w 5 rozdziale bodajże, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. A więc jest to działanie w imieniu Bożym, przekazywanie wieści od Boga. Nie przekazujemy czegoś od nas, amen? Nie, to nie na moja Ewangelia. To Ewangelia Chrystusowa. Przekazujemy wieści od Boga. Wieści, które otrzymaliśmy, wieści, które poznaliśmy, przekazujemy dalej. W liście do Filipian w 1 rozdziale apostoł Paweł opisuje swoją służbę i czytamy tam o tym, że przebywał w więzieniu. Wiele lat przesiedział w więzieniu, nie dlatego, że był rozbójnikiem jakimś, że złoczynił, ale dlatego, że głosił Ewangelię. Spędził niemały czas w więzieniu, ale tam w tym miejscu czytamy, że zachęca, tam z więzienia, zachęca Filipian do tego, aby głosili Ewangelię, zachęca do tego, aby trwali przy Bogu, aby żyli życiem godnym Ewangelii Chrystusowej, ale aby także śmiało głosili Ewangelię. Może otwórzmy ten fragment, to jest list do Filipian, 1 rozdział. Od 12 wersetu mówi tak: a chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Potem 18 werset mówi tak: lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. A więc 14 werset mówi: większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Zastanawiam się nad tym, gdyby ktoś z nas był taki odważny w głoszeniu Ewangelii, albo ja, gdybym głosił Ewangelię tutaj w Gorzowie i zamknęliby mnie do więzienia. I ciekawe, chciałbym usłyszeć tam w więzieniu, siedzę za wiarę w Jezusa Chrystusa i ja bym się naprawdę cieszył, przebywając tam w więzieniu, gdybym usłyszał, że te więzy moje za sprawę Chrystusową przyczyniły się do tego, że cały zbór ruszył do miasta i teraz nikt się nie boi głosić Ewangelii. Ja mówię, a spokojnie mogę siedzieć, a co tam? Jeśli wszyscy ruszyli głosić Ewangelię do miasta to i było to ku rozkrzewieniu Ewangelii, to ja wolę siedzieć, a niech Ewangelia jest głoszona. Nie wiem, czy by tak było. Ja oczywiście przesadzam tutaj, bo nie chciałbym za bardzo siedzieć w więzieniu. Ale tutaj tak czytamy. Apostoł Paweł był zamknięty z powodu głoszenia Ewangelii, bo się to przeciwnikom nie podobało. Diabłu to się przede wszystkim nie podobało i on użył ludzi i zamknęli go. Ale co się stało? Okazało się, że to właśnie posłużyło ku temu, aby inni z większą śmiałością, z odwagą zaczęli głosić Słowo Boże. Być może pomyśleli: no skoro Paweł siedzi, no cóż to taki problem, my też chyba możemy, dlaczego? Ale okazuje się, że to posłużyło temu, że inni ludzie jakby zostali zapaleni, zachęceni do tego, aby śmiało, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Czytamy, że niektórzy głoszą Chrystusa z zazdrości i z przekory, inni natomiast w dobrej myśli, a więc różne motywacje tutaj ludzie mieli, natomiast ogólnie to się przyczyniło do tego, aby Ewangelia została zwiastowana w szerszym zakresie, w szerszym stopniu. Dlaczego dla nas to może być takie ekscytujące i takie inspirujące głoszenie Ewangelii? Dlaczego? Dlatego, że czytamy w Słowie Bożym, że uczniowie poszli i wszędzie kazali, a Pan potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Uczniowie poszli i wszędzie kazali, a Pan czynił coś wspaniałego. Pan potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Ja myślę, że każdy z nas, niektórzy z was przeżyli jakieś cuda, być może ktoś z was modlił się o kogoś chorego, ten chory został uzdrowiony, ale ja myślę, że każdy z nas chciałby, czy już to miało miejsce, czy nie, a jeśli nie, to myślę, jeszcze bardziej by chciał każdy z nas przeżyć coś takiego, że na przykład głoszę komuś Ewangelię, ten jest chory,
śmiertelnie chory, sparaliżowany, głoszę mu Ewangelię, odważyłem się o niego pomodlić i on wstaje. Kto z was chciałby to przeżywać? Ja bym to chciał nawet każdego dnia przeżywać. No, aż tylu sparaliżowanych może nie ma tutaj w pobliżu, ale myślę, że każdy z nas by to chciał przeżywać. Jest to możliwe, drodzy. Jest to możliwe, abyśmy tego doświadczali. Dlaczego? Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że Pan Jezus się nie zmienił, że jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Jeśli Pan wtedy potwierdzał swoje słowo znakami, które mu towarzyszyły, czy potwierdzał ich słowo, jest napisane, a Pan potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Uczniowie poszli i wszędzie kazali, a Pan potwierdzał. Jeśli to wtedy się działo, to przecież to się może dzisiaj dziać. To się może dzisiaj dziać i ja zachęcam was, bracia, siostry, szczególnie zespół tutaj usługujących na ewangelizacjach, oczekujmy na to, że Pan potwierdzi swoje słowo głoszone znakami i cudami, że Pan potwierdzi to przez uzdrowienie, że Pan potwierdzi to być może w stanie sparaliżowany, być może zostanie uzdrowiony jakiś człowiek z raka czy z innej choroby, tam właśnie poza zborem, tam na jakiejś ewangelizacji. Oczywiście to może się zdarzyć w zborze, to może się zdarzyć w zborze, ale zdecydowanie więcej takich rzeczy zdarza się właśnie wtedy, kiedy głosimy Ewangelię. Nie wtedy, kiedy mamy tutaj nauczanie, mamy jakieś spotkanie, chodzi, to i tak się może zdarzyć, bo przecież Boga nie można ograniczać. Ale przede wszystkim te znaki i cuda działy się właśnie wtedy, kiedy wierzący wychodzili, głosili Ewangelię. Bóg dokonywał, Pan Jezus dokonywał znaków, cudów, uzdrowienie, a w szczególności to, co jest rezultatem głoszenia Ewangelii, to ludzie otwierają swoje serce i są zbawieni. Zbawienie grzeszników, kochani, ma miejsce dzisiaj. Kiedy? Kiedy grzesznicy usłyszą Ewangelię. I Pan Jezus, kiedy był z uczniami, przebywał na tej ziemi, mówi pewnego dnia, myślę, że to uczniów zmartwiło, ale on mówi do nich tak, lepiej dla was. Co dalej było? Lepiej dla was, kiedy ja odejdę. Gdybyśmy byli uczniami Pana Jezusa i chodzimy z Nim, tak fajnie, On wszystko pięknie czyni, i nagle On mówi, lepiej dla was, że ja odejdę. Już im wcześniej mówił, że odchodzi, że odejdzie z tej ziemi, że będzie ukrzyżowany, im w to było bardzo trudno uwierzyć, i nagle mówi, lepiej dla was, że ja odejdę. Zastanawiam się, co myślał wtedy Piotr. O, to może ja będę tutaj. Ja zawsze byłem taki gorliwy, to być może ja będę szefem tutaj, liderem. A może Jan myślał sobie, czy lepiej? Jan tak kochał Pana Jezusa, że położył się na piersi Pana Jezusa pewnie nie jeden raz. Myśli, na piersi Piotra się teraz położyć, to szok. To się nie da. To się nie da, więc czy to lepiej? Myślę, że Jan miał wątpliwości. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. To są słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów. Jeśli nie odejdę, mówi Pan Jezus, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Bracia i siostry, i Pan Jezus odszedł. I chwała Bogu, że odszedł, poszedł. Siedzi po prawicy Ojca w niebie, oręduje za nami, wstawia się za nami. Myślę, że wstawia się i za wierzącymi, i za niewierzącymi. Ja też taki wniosek wyciągam. Skoro umarł za wszystkich, to się wstawia i za wierzącymi, żeby wytrwali, a za niewierzącymi, żeby się nawrócili. Natomiast Duch Święty zstąpił, przyszedł Duch Święty i dlatego Pan Jezus mówi, to jest lepiej, lepiej dla was, dlatego że ten Duch Święty, kiedy wypełni was, kiedy zstąpi na was, będziecie świadkami, będziecie głosić, pójdziecie w mocy Ducha Świętego i będziecie głosić Ewangelię. I bracia i siostry, i my nie mamy powodu obawiać się głosić Ewangelię, dlatego że Duch Święty jest w nas. Że Duch Święty jest w nas. Jeśli mamy strach, jeśli pojawia się jakaś obawa, to jest jedno tylko wyjście. Jest tylko jedno wyjście. Zrobić to, co zrobili pierwsi chrześcijanie, kiedy ich wystraszyli trochę, postraszyli, że ich pozamykają, zabronili im, zakazali, no to oni przyszli do Boga, mówi, Panie, Ty to widziałeś. Ty widziałeś, że oni nam chcą zabronić głosić Ewangelię. Boże, pomóż. I zatrzęsło się miejsce, zostali napełnieni Duchem Świętym
I znowu głosili w Bożej mocy, z odwagą głosili Ewangelię. A więc Pan Jezus mówi, lepiej dla was, nie tylko dlatego, że Duch Święty zstąpi i będzie w was, ale właśnie dlatego, że Duch Święty zstąpi, będzie w każdym z was, będziecie mogli nie tylko w jednym miejscu głosić Ewangelię, ale w każdym miejscu, w którym się znajdujecie. W każdym miejscu, czyli ty w pracy i ja w pracy. Ty na ulicy i ja na ulicy. Każdy z nas w tym miejscu, gdzie się znajdujemy. A więc nie trzeba jechać do Wietnamu, aby głosić Ewangelię. Można ją głosić w Gorzowie. Nie trzeba jechać na Marszałkowską do Warszawy, żeby głosić Ewangelię. Można ją głosić na Staszica w Gorzowie albo na Sienkiewicza w Gorzowie. Można tą Ewangelię głosić wszędzie, dlatego że Pan Jezus odszedł i to lepiej dla nas, bo teraz jest więcej tych ludzi, tych osób wierzących, którzy głoszą Ewangelię. Pan Jezus, gdyby był cały czas na ziemi, to trudno byłoby do Korei pojechać, trudno byłoby do Australii pojechać Panu Jezusowi. Wtedy, kiedy chodził po ziemi, to poruszał się tylko w jakimś niewielkim terenie i to pieszo. I pewnie każdego dnia szedł z jednego miejsca na miejsce. Zresztą czytamy o tym w Słowie Bożym i wszędzie głosił Ewangelię. Podobnie i uczniowie robili. I Pan Jezus, kiedy wysyłał swoich uczniów, aby głosili i czynili uczniami wszystkie narody, mówi do nich tak: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A potem kolejne słowa mówi Pan Jezus tak: oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Ja jestem z wami. Posłał Ducha Świętego. I ten Duch Święty jest z nami. Jestem z wami, poprowadzę was, będę wam błogosławił, nie bójcie się, idźcie. To są słowa polecenia dla nas, abyśmy głosili Ewangelię. I kiedy nastąpił ten Dzień Zielonych Świąt, to był początek niezwykłej przygody, niezwykłego Bożego błogosławieństwa dla pierwszych uczniów, dla pierwszych chrześcijan i to trwa do dzisiaj. Trwa do dzisiaj i ja jestem przekonany, drodzy bracia i siostry, że im więcej my poświęcimy swojego życia, swojego czasu na głoszenie Ewangelii, to tym większe, tym lepsze będą, czy większe będą rezultaty w postaci osób zbawionych. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I apostołowie, pierwsi chrześcijanie po otrzymaniu mocy wyruszyli głosić Ewangelię. Nie mieli samochodów, nie mieli rowerów, nie mieli motorów, wyruszyli pieszo. I nie wiem, czy dzisiejsze środki lokomocji coraz lepsze nie są przeszkodą w głoszeniu Ewangelii, bo ludzi nie spotykamy na drodze. Gdybyśmy chociaż wykorzystali te niewielkie możliwości, kiedy idziemy na przykład na pocztę, kiedy idziemy do sklepu, nie musimy tutaj życia naszego zmarnować, ale możemy dla kogoś być błogosławieństwem. Apostoł Piotr mówi tak: jesteśmy rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. A potem kolejny werset mówi: abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Jesteśmy tak wysoko podniesieni, tak wspaniale ubłogosławieni przez Jezusa Chrystusa, ale w tym celu, abyśmy rozgłaszali cnoty Jezusa Chrystusa, abyśmy rozgłaszali tą dobrą nowinę, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. To pierwszy nasz cel naszego życia, a drugi, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc Bóg powołał nas do głoszenia Ewangelii. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to, a ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. A więc ratuj wydanych na śmierć. Ktoś mówi, ja nie wiem o tym, ja nie wiedziałem. Staniemy kiedyś przed Bogiem i Pan Jezus zapyta, ile ty tu przyprowadziłeś do nieba sąsiadów, koleżanek, kolegów. Jest tu ktoś, kogo zewangelizowałeś, kogo zdobyłeś dla mnie? A my wtedy, ja nie wiedziałem. Słowo Boże mówi, jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to, a ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. Myślę, że można tutaj byłoby to połączyć z tym fragmentem z listu Jakuba, z tym wersetem z listu Jakuba, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu albo grzeszy.
Bóg odda każdemu według jego czynu. Ja nie chcę tutaj powiedzieć, że jeśli ktoś nie będzie głosił Ewangelii, to nie będzie zbawiony, ale chcę powiedzieć, bądźmy ostrożni, bo nieposłuszeństwo temu nakazowi może prowadzić do dalszego odstępstwa. Nieposłuszeństwo może prowadzić do dalszego odstępstwa. Czy potrafimy głosić Ewangelię? Potrafimy, bo mamy usta. Potrafimy. Potrafimy, bo zostaliśmy w Jezusie Chrystusie stworzeni do dobrych uczynków, a więc te dobre uczynki możemy wypełniać. Potrafimy. A więc ratuj wydanych na śmierć. Mamy to zadanie, aby wyratować tych, którzy idą na śmierć, a tych, których diabeł wiedzie na stracenie, mamy zatrzymać. Słuchaj, człowieku, słuchaj, sąsiedzie, nie idź w to miejsce. Nie jedź tym pociągiem do piekła, jak śpiewa Bigda. Wysiądź z tego pociągu i wsiadaj do tego innego. Wsiadaj do pociągu, który prowadzi do nieba. Jedzie pociąg do nieba, a inny jedzie do piekła. I dlatego Słowo Boże nam mówi, zatrzymaj tych ludzi. Zatrzymaj przed tym miejscem, które wjedzie na zatracenie. Zatrzymaj, zrób coś, stań na drodze temu człowiekowi, aby nie znalazł się w tym miejscu zatracenia. Bracia i siostry, to nasze zadanie. To nasze zadanie. Pamiętajmy, że to Bóg nam to zadanie wyznaczył. Ja wielokrotnie podkreślam, że to jest dla nas przywilej, ale niech będzie też to w naszej świadomości, że to jest polecenie Chrystusa, że to zostaliśmy wyznaczeni do zwiastowania Ewangelii Bożej. Chciałbym raczej, żeby to było w nas takie naturalne, żebyśmy w taki naturalny, spontaniczny sposób głosili, żeby to było po prostu w nas, tym żyjemy. Żyjemy Ewangelią i chcemy tę Ewangelię opowiadać. Gdziekolwiek jesteśmy, możemy powiedzieć, w sklepie tam pani, która sprzedaje, albo drugi klient stoi za mną w kolejce i jak się pan dzisiaj czuje? Źle. Oczywiście zacznie narzekać, bo tak zazwyczaj jest. Rzadko kto mówi dobre słowa, takie pozytywne, ale możemy powiedzieć, ale Jezus jest tak cudowny. On chce panią błogosławić, on chce... I ta rozmowa może się w ten sposób rozpocząć. Jest tak wiele różnych możliwości, trzeba nam się tylko odważyć. Apostoł Piotr i apostoł Paweł zachęcają nas do tego, abyśmy modlili się o ludzi, dlatego modlili się o ludzi niezbawionych, abyśmy im głosili także Ewangelię, bo czytamy w Słowie Bożym, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Inny fragment w liście do Tytusa mówi tak, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Jeszcze inny fragment w drugim liście Piotra mówi tak, Pan nie zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bożą wolą jest to, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Przyjdą wszyscy do upamiętania? Nie. Nie, absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi jednoznacznie, że Ewangelia jednym jest zwiastowana ku zbawieniu, innym ku potępieniu. Bóg chce, aby wszyscy przyszli do poznania prawdy. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Ale Bóg dał człowiekowi wolną wolę i jeden wybierze Ewangelię, przyjmie Ewangelię, inny odrzuci. To nie jest nasza sprawa. Naszą sprawą jest przekazanie Ewangelii, bo jeśli przekażemy Ewangelię, ludzie będą mieli wybór. Wybór pomiędzy tym, aby pójść za Jezusem, a pomiędzy tym, aby nie skorzystać z tej Bożej łaski. Natomiast jeśli nie przekażemy ludziom Ewangelii, to ludzie nie będą mieli możliwości wyboru. I dlatego jesteśmy wybrani, wyznaczeni przez Boga, aby głosić Ewangelię, a Bóg pociągnie do zbawienia, pociąga na pewno, jak czytaliśmy w księdze Ozeasza, ciągnie, przyciąga do siebie, ale człowiek może odrzucić Ewangelię, ale chwała Bogu, że wielu jednak Ewangelię przyjmuje. Dlatego